Dzień dobry Państwu, kryzys 2020, wydanie główne numer 25, to już leci. E, dzisiaj będą pytania, odpowiedzi, doszłem do, do wniosku, że potrzebujecie Państwo konkretnej, praktycznej wiedzy, więc wiecie o praktycznej. O tym co widać i czego nie widać. Zaprasza Jan Fior. Tych pytań będzie kilkanaście. Nie wiem, czy wszystkie zdążymy. Postaram się jakoś tak. Postaram się, o właśnie, zapomniałem tego starania się. To jest bardzo skomplikowane zajęcie to wszystko połączyć i jeszcze się nie, jeszcze się nie denerwować, jeszcze czegoś nie zapomnieć. To naprawdę trudne, ale może, może mi się w 2024 roku uda. Proszę Państwa, takie pytania mniej więcej zadawaliście, niektórzy dosłownie, niektórzy pobliżo, więc dlatego skumulowałem i odpowiadam. Co się dzieje z oszczędnościami w czasie inflacji? No w czasie inflacji, jak już mówiłem, inflacja to jest rozcieńczanie wina wodą. Winą to są pieniądze, no i dolewa nam rząd, nam dolewa wodę. I jeszcze nam zabiera to, co dolał, to razem z winem zabiera. Także coraz mniej mamy wina, Coraz więcej wody, i w końcu zostaje właściwie woda z troszkę, z troszkę wida. Stosunek mniej więcej jest 1 do 1000. Czyli powiedzmy, jak ktoś miał oszczędności na przykład 300 tysięcy złotych na koncie, no to mu po inflacji zostanie 300 zł, 1 tysięczna. To znaczy zostanie mu dalej 300 tysięcy. Tylko że to będzie miało siłę nabywczą 300 złotych poprzednich. Ja proszę Państwa przeżyłem inflację w Argentynie w 1983 roku. Byłem, przyjechałem w grudniu 1983 roku i byłem do lipca 1984 roku, kiedy przyjechałem, był nowy rząd, to było po chuncie wojskowej w Argentynie. Jak chcecie więcej, to Fiber polecam, ale tak samo i od Tater do Andów, więc tam jest trochę o tym. Otóż nowy rząd wprowadził nowy pieniądz. To się nazywało nuevo peso chyba, czyli nowe peso. No i jak przyjechałem, to były takie świeże, po raz pierwszy wydrukowane banknoty. 500 peso to było 500 dolarów. Stosunek, obliczaliśmy to w stosunku do dolara. 500 peso było, było 500 dolarów. 100 peso, oczywiście 100 dolarów. No ale 500 no to był ten największy banknot. Pamiętam, taki granatowy. Do dzisiejszego pamiętam, nie mam, nie mam niestety, bo, bo wtedy jeszcze to był drogi banknot. 500 dolarów to było dużo pieniędzy. I potem tak, tak to zaczynało topnieć. Gdzieś w lutym, marcu pojawiły się już około 420 za dolara, prawda? Czyli za. Znaczy, przepraszam, już nie 500 dolarów za 500 peso, tylko 400, 420, może nawet 380, i tak to zaczęło spadać. Także jak w lipcu wyjeżdżałem, to było dziś około 400, 400 jed, czyli było za, za 500 peso było 100, było 100 dolarów. Chyba nawet nie całe 100 dolarów. Potem to spadło do pół dolara, czyli 1 do 1000 czyli z 500 dolarów, czyli z 500 peso, zrobiło się pół dolara. No i tak to wygląda, że ci ludzie dalej mieli, dalej płacili za, pamiętam jak wino, kupowałem zawsze wino, takie Suter, etykieta Maron, moje ulubione wino argentyńskie, białe, pyszne i kosztowało, kosztowało na początku jakieś 40 centów, potem 80, potem 2 dolary, potem 3 dolary, a potem 6 dolarów. W dolarach y wszystko było coraz droższe. Mimo, że właśnie ta cena, ta cena a, potem zaczęło, a potem zaczęło to spadać. No i proszę Państwa, jak pytanie jest następne, co robić w takim razie z gotówką? No, z go no właśnie na, na, na gotówkę jest jedyny sposób, no to jest właśnie złoto i srebro. Nie chcę już o tym mówić więcej, chociaż i tak muszę, Dlatego że Państwo niektórzy narzekacie, że tylko złoto i srebro się mówi. No, co mam o dolarach mówić? Jak mam mówić o dolarach, skoro dolar też traci na wartości? Spadł z 1200, ze 120 102 punktów, przepraszam. Ten indeks DXY spadł z, 102, z prawie 103 do 93, poniżej 93, 92 z hakiem, to jest dużo, ponad 10%. I i teraz troszkę wzrósł i znowu spada także dolar spada bardzo, bardzo traci jego siła nabywcza dolar jest ten indeks to jest kompozycja kilku walut już mówiłem kanadyjskiej japońskiej zapomniałem jeszcze jakiej. no euro oczywiście nie jest o to jest tak właśnie jak się jak się jest zdenerwowanym Nagrywa, to się zapominało nieraz, jak drugie imię się ma. Proszę Państwa, czym się różni inflacja od hiperinflacji? Inflacja od hiperinflacji różni się tym, że hiperinflacja jest szybsza. Ale to też trudno powiedzieć, dlatego że istnieje coś takiego jak cel inflacyjny. To jakiś de debil wymyślił, że ma być, że, że pieniądz musi tracić na wartości no 2,5, w Polsce jest 2,5 czy 3% cel inflacyjny. I że trzeba, żeby ten. Pieniądz tracił co roku 2,5%. No to to jest 2,5% do roku to co roku to jest połowa 28 na połowę wartości straci pieniądze. Nie wiem z jakiej okazji, no ale tak wymyślili. I to wszyscy mędrcy, no, nawet z z Sztyglicem, Laureatem Nagrody no, Dobra, Polem Krugmanem, wszyscy się dopominają, żeby realizować cel inflacyjny. No więc ten cel inflacyjny wygląda w ten sposób, że do, do pewnego momentu się go trudno osiąga. No bo jak nie ma inflacji, jak się jeszcze rząd tą inflacją, jeszcze się inflacji boi, no to, to tak, tak to wszystko się odbywa, że, że mamy za małe. Nie możemy osiągnąć celu inflacyjnego. I pewnym momencie osiągamy cel inflacyjny i potem już jest 17% inflacji. 20. To, sam, to tak, tak się zaczęło właśnie w, w Zimbabwe, że, że chcieli 3% czy 4% utrzymać i... Od razu im się zrobiło kilkanaście procent, a potem kilkadziesiąt, a potem kilka trylionów procent. Tak spadały pieniądze. W Republice Weimarskiej tak samo. W Republice Weimarskiej żony przyjeżdżały dwa razy dziennie po wypłatę męża w taczkami. Rano i wieczór, To już mówiłem. Więc tak to wygląda, że inflacja i hiperinflacja to jest tak samo, jakbyśmy powiedzieli który, gdzie jest różnica między mężczyzną wysokim a bardzo wysokim? Albo mężczyzną średniego wzrostu, albo wysokim, albo łysiejącym a łysem. Nie ma takiej różnicy. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Jak myślałem, ja nie wiem, jak mi wypadł jeden włos, to nie byłem łysy. Dwa też nie. Pięć nie. Tysiąc nie. Tysiąc sto, tysiąc sto jeden i tak dalej. Nie wiadomo, w którym momencie stałem się łysy. Z inflacją będzie jeszcze gorzej. Szybciej to, to wszystko trwa. Także przejście z inflacji do hiperinflacji to. Błysk. Jak wygląda sprawa rejestrowania kupna złota? Niektórzy z Państwa się buntujecie i mówicie: Nie będę u tego kupował, bo on rejestruje, bo on zapisuje i tak dalej. No, proszę Państwa, tak, taka jest formuła, mniej więcej. Według nowych przepisów o prawie kantorowym NBP do 10 tysięcy euro wymagane są dane deklarowane. Przepis jest właściwie niejasny, tak mówią dilerzy. Powyżej 10 tysięcy euro już trzeba sprawdzać procedurę, bo to już się podpisuje pod prawo AML czy anti-money laundering, czyli prawo przeciwko praniu pieniędzy. To jest oczywiście następna fikcja. To jest tak samo pranie pieniędzy, pornografia dziecięca i wspieranie terroryzmu. I rząd walcza tu de facto chodzi o to, żebyśmy nie zarabiali pieniędzy, z których nie można podatku zapłacić. Żebyśmy Przypadkiem nie zatrzymali dla siebie czegoś, co jest nasze. Oni muszą partycypować, oni muszą nam zabrać. Państwo opiekuńcze musi nas okraść. Tak to wygląda. Przepis jest nie, niejasny, więc jeżeli chodzi o do 10 tysięcy euro, nie wiadomo, jak to jest z tym zapisywaniem, ponieważ nie ma obowiązku legitymi, legitymowania. Czy to dowodem osobistym, czy paszportem? Nie musimy się okazywać. Do 10 tysięcy dolarów. Powyżej już zaczyna działać to prawo AML, i wtedy trzeba rzeczywiście dokonać zapisu z, z, z dokumentu. No i to niestety ten zapis idzie do głównego inspektora informacji finansowej. Nie wiem, co to takiego jest, ale prawdopodobnie jakiś kapuś, który pilnuje, znowu, żebyśmy przypadkiem nie wydali jakichś swoich pieniędzy na swoje cele bez zgody rządu czy bez zgody państwa no i teraz jest, są kary no. są kary nałożone na dilerów i dlatego oni nie boją się cokolwiek um, iść na rękę no i dlatego jak już jest powyżej 10 tysięcy 10 tysięcy euro no to jest jakieś w tej chwili 5 monet 5, 5 uncji szakiem jak wygląda standard złota w systemie bezgotówkowym? Otóż standard złota w systemie bezgotówkowym wygląda w ten sposób. Jest taka książka, Standard złota w epoce pieniądza cyfrowego. Wydaliśmy ją chyba 4 lata temu. To w moment, już bitcoin, te, te pieniądze, kryptokary, kryptowaluty zaczęły, zaczynały być popularne, znane. To napisał ją George Gilder, tę książkę. Ja ją wydałem. I przeczytajcie sobie Państwo. Ciekawa rzecz. I tam jest opisany ten, ten mechanizm. Wygląda to z grubsza w ten sposób, że w systemie bezgotówkowym możemy tę bezgo, gotówkę bezgotówkową, czyli mamy na przykład zapis na koncie, będziemy mieli napisane, że mamy 42 400 zł, to, to za te pieniądze może i, i będzie kosztowało, kosztowała uncja na przykład. 20 tysięcy złotych, to możemy sobie dwie uncje kupić za 42 tysiące. Dwie uncje złota i dostaniemy fizyczne złoto. Tak, tak będzie wyglądał standard złota w przypadku pieniądza bezgotówkowego, ale nie wiadomo, czy to nie będzie, czy potem znowu nie będą takie próby podejmowane, jak były w stosunku do papieru, gdzie w końcu zrezygnowano z tego, z tego standardu złota, czyli wymienialności papieru, pieniądza papierowego, pieniądza fiducjarnego opartego o naszej wierze w rząd, co to, to jest przecież w ogóle sprzeczność. Jak można wierzyć w rząd czy państwo? No ale są tacy, którzy wierzą i chodzą przy ubicy i z, z to, maseczką i jadą samochodem sami w ten sposób. Można będzie zamienić stan cyfrowy konta na, na złoto fizyczne. Jaka jest różnica między metalami papierowymi, między tym złotem papierowym, czy, czy złotem srebrem papierowym. A fizycznym? No, no taka jak, 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 jak na zawsze, jeden jest z papieru, a drugi jest z metalu. No ale dalej. To czy to są prawdziwe pieniądze? Czy te pieniądze papierowe są prawdziwe? Nie. To nie są papierowe, papierowe pieniądze. Są nieprawdziwe. To nie są takie pieniądze jak fiducjarne, gdzie opierają się na, 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 na wierze w deklarację rządu, ale też nie są jeden do jeden tożsame z fizycznymi. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jak się posiada fizycznie, jak się posiada jednego dolara, jedną uncję papierową, czyli certyfikat jednej uncji, to jej odpowiada obecnie, sprawdzałem to chyba dwa dni temu albo nawet wczoraj, to jest około 0,88 uncji, czyli mniej niż uncję, 12% mniej niż uncję, czyli papier jest wart o 12% mniej niż uncja. Co to znaczy? To znaczy, że to jest zabezpieczenie na wypadek tego, żeby nie zabrakło w stosunku do papieru, żeby nie zabrakło złota fizycznego. To znaczy też, że tego złota fizycznego dla wszystkich posiadaczy złota papierowego nie wystarczy. Co zrobić w tej sytuacji? Mnie pyta kolega, który ma tylko złoto papierowe. Co zrobić? Ja mówię, w tej chwili już sprzedaj. Wymień jedno na drugie. A to jeszcze potrzymam. No i tak trzymam. Zobaczymy, jak, dalej, jak długo potrzymam. Wydaje mi się, że jak się ma złoto fizyczne, to się ma je w ręku, prawda? Albo gdzieś tam schowane. Chciałem o tę audycję zrobić o tym chowaniu, gdzie, gdzie, gdzie trzymać złoto, ale boję się, że, że jak poruszę ten temat, to to będzie taka jak ta puszka Pandory, otworzy się i zaczną się wysypywać jakieś deklaracje. Ktoś kogoś rozpozna na, na e, komentarzu, czy, czy, czy gdzieś przy wypowiedzi. I wtedy, i wtedy mo, mo, może być nieciekawie. Jedno tylko chcę, chcę Państwu przypomnieć, żebyście zapisywali, gdzie schowaliście pieniądze. Bo ja mam przypadki opisane ludzi, którzy 20 minut po schowaniu już nie pamiętali, gdzie schowali. To zresztą nie jest, nie jest wcale nic dziwnego. Ja nie pamiętam 5 minut, czy nawet dwie po tym, gdzie schowałem. Proszę Państwa, czy karta kredytowa, czy, to, czy karta kredytowa ma uzasadnienie? Ponieważ pan, mówi, pan Janek mówi, żeby się nie zadłużać, to czy karta kredytowa jest, powinna zostać zlikwidowana? Ja uważam, że karty kredytowe powinny zostać zlikwidowane, przynajmniej pewni ludzie po, powinni mieć zakaz posiadania kart kredytowych, zwłaszcza obywatele amerykańscy. Ale my, tu pójdę Wam na rękę i powiem tak, Kartę kredytową właściwie trzeba mieć jedną, ponieważ czasem jedna karta zawiedzie, to trzeba mieć dwie na wszelki wypadek. Wszystkie inne należy wziąć, nożyczki przeciąć, wyrzucić. Ja widziałem ludzi, którzy mają po 50-60 kart kredytowych i wszystkie zadłużone. To jest tragedia. Proszę Państwa, karta kredytowa to jest taki eufemizm. Bo to nie jest żaden kredyt, to jest kredyt, tylko on jest bardzo uciążliwy. W tej chwili jest to regulowane prawem i na przykład moja karta kredytowa obecnie liczy 1,87 czy 2,81%, ale boję się, że jakbym na przykład nie spłacał, to, to by mnie to dużo więcej kosztowało. Karty zwykle były dużo bardziej oprocentowane niż kredyty, na przykład hipoteczne 3-4 razy tyle, ile kredyt hipoteczny. No dlatego, żeby zniechęcić, zniechęcić ludzi przed, przed zaciąganiem długów, na które, których nie będą w stanie mogli spłacić, albo po to, żeby pokryć, żeby ci, którzy mogą spłacić, pokryli długi tych, którzy nie są w stanie spłacić. O, to pewnie o to chodziło. Teraz państwo zaingerowało i zmusiło, po, po, postawiło maksymalne stopy procentowe. Jak to będzie, wydaje mi się, jak wszystko z Państwem zawiedzie. Proszę Państwa, karta kredytowa to naprawdę jest karta płatnicza. Każda płatka, czy to debetowa, czy kredytowa, powinna być traktowana jako karta płatnicza. Zaciągnęliśmy długu 1785 zł i 55 groszy, spłacamy go w najbliższym, cyklu, w najbliższym cyklu płatniczym. Korzyść z posiadania karty jest taka, że nie trzeba nosić gotówki, nie, nie, nie zgubi się pieniędzy. Karta służy jeszcze do innych celów, może być na przykład konieczna, jest przy, na przykład przy wynajmowaniu samochodu, przy leasingu czasami karty kredytowe są potrzebne w hotelach. Karty kredytowe są potrzebne jako forma zastawu za, za to, co w tym barku nam zostawiają, pozostawiają do dyspozycji, żebyśmy byli odpowiedzialni finansowo. Natomiast jest to jest to karta płatnicza i nie zaciągamy, nie próbujemy zaciągać długo. Ja powiem w skrócie, jak, wygląda, jak działa karta kredytowa, dlatego że większość z Państwa pewnie nie wie, albo wielu, wiele z Państwa nie wie. Bo karta kredytowa to jest kredyt rzeczywiście udzielany na, na transakcję. Bank płaci za nas, za nas w dniu, w momencie transakcji i daje nam 55 do 55 dni czasu żebyśmy mogli te pieniądze oddać, że mu oddać. I 55 dni jest free, czyli nie płacimy żadnych odsetek. Dlaczego? Dlatego, że bank bierze za te transakcje, bierze od marszanda, czyli od tego, który nam sprzedał tę usługę, czy, czy produkt, którym zapłacili, za który zapłaciliśmy kartą kredytową. I od niego bierze, pół 1% różnie. Tu nawet kiedyś i brali. Ile się da to biorą? A no teraz się dużo nie da brać, bo jest konkurencja między kartami. Więc karta bierze sobie 0,5%. Nawet jak, jak te 55 dni, 0,5% to jest 7 razy obróci, ma 3,5%. Dzisiaj pieniądz kosztuje 0. Zarabia na tym. Więc nie martwcie się o kartę, spłacajcie po 55 dniach wszystko. A co się dzieje później? Jeżeli nie spłacicie wszystkiego, to trzeba zapłacić przynajmniej minimum. Minimum to jest tak wyliczone żeby nigdy nie spłacić tej karty, karta kredytowa, tak. tak ja nie wiem, jaki kto, ktoś to wymyślił, rzeczywiście, taki algorytm, że jak się ma kartę wypełnioną i spłaca się minimum, to jeszcze można tam troszkę wydać, nie wiem, papierosy, czy na troszkę, na benzynę i, i, i wtedy, jak się, tak, jak się tak kartę trzyma. To można, jej, można ją spłacać do śmierci, nigdy się jej nie spłaci, cały czas się płaci minimum, które jest niezłym, niezłym jeszcze rentownością dla, dla banku. I dlatego banki się nie, nie, nie dopominają, żeby spłacać wszystkiego. A ja, się, a ja wam, wam radzę, żebyście, do, żebyście jednak spłacali, bo jak się nie daje, że coś trafi, coś zdarzy, to potem jest problem. Poza tym karta jest niebezpieczna. Karta jest takim motywatorem do konsumpcji, do nadmiernej konsumpcji, właśnie. To jakby zaprzeczeniem tego Keynesowskiego ostrzeżenia przed, przed, oszczędna, przed oszczędnościami, że oszczędności są niebezpieczne i że w sytuacjach trudnych państwo powinno pomagać w konsumpcji. Ja uważam, że państwo powinno w trudnych sytuacjach zakazywać konsumpcji, jeżeli już państwo miałoby coś pożytecznego zrobić. Ale generalnie jest tak, żeby, że, że, że należy kartę w sytuacji, kiedy jest pokusa, jesteśmy zadłużeni, to zniszczyć kartę Naprawdę. To jest, to jest, to jest właśnie ta, ta, taka rada i, i, i to jest naj, najbardziej przezorność, największa przezorność, roztropność nakazuje. Proszę Państwa, jak ktoś ma problemy z kartą, ja mam taki sposób, prawie że może opatent, nie opatentowany, ale prawie że pewny, na to, że potrafię tak wynegocjować z bankiem. Żeby, żeby nie, żebyście nie ponosili Nie tylko nie ponosili żadnych opłat Ale również żebyście Mniej zapłacili niż jesteście Dłużni No mam taki sposób Ale to tylko na prim będę ogłaszał Bo potem banki zamkną do, więzienia, do więźnia Proszę Państwa oprocentowanie spada jak powiedziałem Ale i tak banki muszą zarabiać Banki właściwie w tej chwili nie mają prawie na niczym Na czym zarabiać W związku z tym karta kredytowa jest tu jednym z głównych Źródeł dochodu Byłem dwa dni na, na takiej małej konferencji bankowej, i tam bank mi, bankierzy się chwalili a właściwie żalili, że, że w tej chwili 1% dochodu, 1 do 2, 3, do 3% dochodu w banku to są karty kredytowe. Kiedyś to było 30% do 80%, dzisiaj 1 do 3%. Więc możecie sobie wyobrazić, jak oni teraz skrupulatnie szukają pieniędzy. Ktoś powiedział. Zażartowało, że teraz, jakby chciało się zrobić świństwo bankowi, to po prostu zebrać 10 milionów i przywieźć, zdeponować do banku. Banki nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi. Banki nie chcą pieniędzy. Dlatego się płaci takie wysokie w tej chwili opłaty za konta. Już powiedziałem, że tylko jedną kartę żebyście mieli. No, dwie karty długą, ale drugą trzymajcie w domu, żebyście mieli, jakby ta pierwsza nie zadziałała. Banki mają to do siebie, że bardzo często blokują nam karty celu zabezpieczenia nas przed no, złodziejami. Myślę, że żaden złodziej jeszcze nie trafi przez całe życie. A mam kartę kredytową od 87, 86 roku 86, czyli 34 lata Nie trafił mi się złodziej, natomiast z, y, zamykają mi tę kartę, blokują mi te kartę z jakichś tam powodów, y, gdzie, się tylko, y, gdzie się tylko da, kiedy się tylko da. No, jest, potem muszę dzwonić do banku, płacić po 200-300 zł. Kiedyś, y, kiedyś dzwoniłem. Z Rwandy, to tam drogie telefony są, i z Rwandy dzwoniłem, wypłaciłem 380 zł za telefon, i oni mi odblokowali kartę, którą mi zupełnie bez, bez, bez powodu zablokowali. Nie, nie, ma, nie ma z nimi rozmowy. W tej chwili to już w ogóle nie ma, jeszcze się schamiali i w ogóle banki bardzo ordynarne, nawet M-Bank się popsuł bardzo się popsuł. Wychodzę z M-Banku. Proszę Państwa, jeżeli już bierzecie jakąś kartę, jakąś kartę kredytową, to bierzcie sobie karty lojalnościowe, to znaczy takie karty, które, które kiedyś banki zachęcały nas, żebyśmy mieli kartę i mówili, na przykład, jak wydasz British BP, wydasz na benzynę, to my Ci tam damy 0,4% zwrotu, 0,5% na przykład, albo, albo jeszcze coś, tam podzielą się na tą, tą marżą, tą prowizją którą zabierają marszandowi. No teraz, teraz już nie mniej chętnie, ale takie dobre, jeszcze jest parę dobrych banków, to tam można kartę lojalnościową wziąć. Tak trzeba brać, żeby nie, za, żeby nie płacić, żeby tak sobie przygotować, żebyście nie płacili za kartę, bo zapłacić za kartę to każdy głupi potrafi. Chodzi o to, żeby nie płacić tych, tych rocznych czy miesięcznych opłat to potrafią być, potrafią być bardzo bolesne. 600 złotych mi kiedyś M-Bank policzył za kartę, zresztą niesłusznie. No ale walczyłem, walczyłem I tylko 300 mi oddali. No, to tak się zbierało i teraz, teraz wyjdę. No ale oni się cieszą, nie będą mieli, ja tam miałem zawsze jakieś pieniądze, więc teraz już nie będą mieli tych pieniędzy, nie będą mieli problemu. Oni taki sam problem mają jak my. Pytanie, pytanie słuchacza moja kuzynka, czy tam krewna ma w Kanadzie konto IRA czyli konto emerytalne, takie jak u nas IKE, czyli indywidualne konto emerytalne i trzyma swoje pieniądze w złocie nie gotówkę, część gotówki wymieniła na złoto i trzyma w złocie I czy tak można zrobić w Polsce wiecie Państwo, że nie wiem tego wydaje mi się, że pewnie nie, ale może może jest jakiś bank dowiadujcie się, ja też się będę dowiadywał. Zadzwońcie, zadzwońcie do paru banków, albo do swojego banku, czy moglibyście konto Ike zamienić na, na złoto, to znaczy ze złotówek na złoto. To jest logiczne, nie ma tu żadnego, żadnego problemu, możecie te pieniądze trzymać, no ale y, y, musi się bank na to zgodzić i musi się zgodzić na to y, Krajowa Administracja Skarbowa, czy tam te inne organa y, przemocy i opresji skarbowej. Proszę Państwa, ja tu jeszcze, jeszcze w związku z tym obiecał Pan opowiedzieć o, o, o kontach emerytalnych drugiego, trzeciego, trzeciego filaru, bo drugiego już nie ma, OFE już nie ma. No co ja tutaj będę mówił? Chcę ja tylko polecam Państwu, żebyście sprawdzili, gdzie są lokowane Wasze pieniądze. Wielu, wielu z Was otrzymuje od pracodawców pieniądze, comiesięczne pieniądze na konto, na, na własne indywidualne konto emerytalne. To ten trzeci filar. I te pieniądze są lokowane według jakiegoś algorytmu, który może, jak zaczęliście pracę 18, czy 15, czy 10 lat temu, to, to wtedy żeście wybrali. Jak żeście wybrali? No jakiś urzędnik Wam podpowiedział. To może być katastrofa. Poza tym, może być tak, katastrofa w tym sensie, że na przykład ben, będzie to, yy, będą lokować w, 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 nie wiem, nie wiem co takie, w rosyjskie na przykład, w rynek rosyjski, który jest, no chociaż rynek rosyjski akurat teraz jest dobry, ale był jakiś taki rynek, który turecki, o, był bardzo modny, teraz jest dno. No i dlatego trzeba to zmienić. Trzeba zmienić miejsce, w którym są Wasze pieniądze, bo to konto emerytalne działa w ten sposób, że może, że Wasze pieniądze, na przykład macie 500 zł miesięcznie, pracodawca daje na Wasze konto, z przeznaczenia na emeryturę i wydajecie 500 zł. 1000 zł miesięcznie dajecie na, na, na swoje konto emerytalne. I te pieniądze mogą być w banku, mogą być w innym banku, mogą być na lokacie, mogą być na koncie Avista i mogą być też w funduszu inwestycyjnym, mogą być w zagranicznym funduszu inwestycyjnym, mogą być w funduszu obligacyjnym, ryzykownym, nieryzykownym, agresywnym. Nie. To, to, to w jaki sposób te pieniądze tam leżą to, to będzie, będzie, od tego będzie zależało, ile będziecie mieli tych pieniędzy na emeryturę. Bo możecie płacić 100 tysięcy złotych na, na swoje konto emerytalne i potem na emeryturę mieć 600 złotych albo, albo 1000, nawet bez, 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 bez inflacji. Dlatego, że jak jest źle, źle za, e, ulokowane, wbrew aktualnym trendom, czy, czy, czy sytuacji gospodarczej, no to, to możecie na tym tracić. I tak jest, a jeszcze jest jedna, jedna pułapka, mianowicie to, że polskie fundusze są tak chronione przez państwo, że se mogą rżnąć po, po parę nawet do 10% opłat administracyjnych. I załóżmy, wkładacie w jakiś fundusz 1000 zł miesięcznie, te pieniądze, 10% wam fundusz rocznie, 10% wam fundusz zabierze, albo nawet więcej, bo rocznie to może być więcej zabierze te pieniądze, jeszcze są źle ulokowane, to jeszcze one, te pozostałe 900 złotych, co zostaną, to one, to one jeszcze spadną na 660. I, i, I wtedy macie tyle, liczycie sobie, że macie 1000 złotych miesięcznie na fundusz emerytalny, ale wam nie przebywa przybywa 1000, tylko wam ubywa. Więc dlatego sprawdzić, jakie są koszty administrowania takimi funduszami i jak coś, to albo zrezygnować z tego funduszu, znaleźć jakiś inny, znaleźć jakąś inną lokatę, może jak będę pomagał Państwu, żebyście przynajmniej nie, nie, nie tracili tych, tych kosztów administracyjnych, bo to, to, to jest dużo pieniędzy. To są Wasze pieniądze na emeryturę, to bardzo ważne pieniądze. Następne pytanie. Proszę Państwa, ile, jaka będzie cena złota za rok? No, no, Nikt nie wie, no kto to może wiedzieć. 2000 dolarów to. Z... To poziom psychologiczny. To był poziom psychologiczny, oczywiście, może nawet nie 2000, 1911 kilkanaście czy kilkadziesiąt. To było to, to był ten maksymalny poziom z 2011 roku i w ogóle w dziejach ludzkości nigdy dolar, nigdy złoto nie kosztowało więcej jak 1911 dolarów za uncję spot. Czyli poziom psychologiczny. Już żeśmy go pokonali, nawet dzisiaj, teraz sprawdzałem przez chwilę, jest 1970, czyli już ten spadek, prawie połowę tego spadku, już żeśmy odpracowali, czyli nasze złoto odpracowało. Dlatego ja mówię, nie martwić się, to co mówiłem we środę, nie martwić się. Trend jest taki, że nie ma co zrobić z gotówką, a gotówka to jest, trzeba uciec od gotówki. Ray Dalio, najboga... właś... zarz... właściciel i zarządca najbogatszego, naj naj... największego funduszu finans... inwestycyjnego, który specjalizuje się w takich naprawdę bogatych klientach i bardzo ryzykownych produktach, on twierdzi, że najbardziej ryzykowna jest teraz gotówka. Zawsze gotówka była najmniej ryzykowna. A teraz jest zawsze, a teraz jest ryzykowna, więc trzeba, trzeba uciekać. Złoto jest właśnie tą ucieczką. 2000 poziom psychologiczny. I teraz ja uważam, że ponieważ banki centralne nadal drukują i dalej chcą drukować, może Polski przestanie. Ja bym prosił, naprawdę apeluję, żebyście Państwo poszli na zebranie z posłem jakimś swoim. Naprawdę, idźcie, chodźcie, nawet, jak, nawet, nawet raz na rok, yy, chociażby raz na rok i powiedzcie mu, proszę Pana, ja się domagam, aby Pan dbał o nasze pieniądze i powiedział Panu Glapińskiemu i temu Panu Ł Ł Łonowi, Łon chyba się nazywa, Eryk Łon, żeby, żeby Łon przestał tak naprawdę obniżać wartość tej złotówki. Bo to jest taka grupka, Re właściwie tak, jest grupka ludzi, którzy się orientują, trzech, czterech, teraz czwarty przyłączył, i jest grupka, większość, która się nie orientuje, i właśnie jeden, który się orientuje absolutnie źle. To jest właśnie pan Łan. No i Glapiński, któremu zależy na tym, żeby było odwrotnie niż, niż powinno być. I ci, i ta większość, milcząca, albo może nawet ig ignorantów, zgadza się na... na na warunki te, te, które są gorsze dla nas. Jak czterech jest już, to w tej chwili już może, się, już może się burza robić. Jeżeli zobaczą oni, że my naciskamy, że nam na tym zależy, to będą się bali po tym odpowiedzialności, bo na, przy następnych wyborach, jak on powie, wybierzcie mnie państwo, bo ja prawda taki dobry byłem i tego nie był pan dobry, bo Pan prosiliśmy pana a to, o to, apelowaliśmy, nic Pan nie zrobi, tak? Ja nie wiem dlaczego Dudę wybrali. No. Bo przecież Duda właśnie był taki, który nic nie zrobił. Nawet, nawet jak się do niego o coś poszło, no, a szli ludzie, bo to prezydent, prawda? Proszę Państwa, następne pytanie. Trudne bardzo pytanie. Czy kiedy kupować nieruchomości? Ki, yy, kiedy będzie ten moment, kiedy nieruchomości spadną w cenie i, i będzie warto je kupować? Nikt tego nie wie. To jest tak samo, jak z tym łysieniem, prawda? Nie wiadomo, kiedy już jest złysy. Więc dlatego, co, co, tutaj mogę, co tutaj mogę Państwu powiedzieć, poradzić? Uważam, żeby, ja sobie takie do tej notatki robiłem, więc dlatego przyglądam się, bo nieraz sam sobie nie wierzę, że mogę coś takiego wymyślić. Uważam, proszę Państwa, że kupowanie nieruchomości, znaczy trzymanie gotówki. Na przykład ktoś ma 500 tysięcy złotych, mam taką klientkę, ma 600 tysięcy złotych, chciałaby kupić teraz mieszkanie za 800 tysięcy i chce wziąć kredyt. Rozmawialiśmy, ja jej odradziłem. Z różnych innych względów, nie, ale, ale, ale między innymi z tego, co mówię. Dlatego, że ona może kupić to, takie samo mieszkanie, jak to, które sobie wybrała, za, myślę, za 500 tysięcy złotych. I, i, i przedstawiłem mi, jak to ma zrobić, jak się ma, gdzie masz, jak szukać i targować. I ona mi mówi, że się nie, nie targują w ogóle develop, bo to od dewelopera kupuje, że deweloper w ogóle nie chce słyszeć. Nawet mówisz, że jak pani będzie mi tu się tak targowała, to jeszcze pani podniosła cenę. Co to za idiota! Co to za gadanie? Powinna, czekajcie, oni blefują. Rynek spada. Wbrew temu, co podało wczoraj chyba NBP, albo przedwczoraj, rynek, ceny spadają. Dlaczego spadają? Nawet jak ceny nie spadają, to, to, to ceny wywoławcze nie spadają, ale ceny sprzedaży spadają, dlatego że jest coraz trudniej dostać kredyt, coraz mniej ludzi chce kupować, coraz więcej ludzi się boi kupować, ale trzymają tę gotówkę, nie robiąc z nią nic. Niektórzy, niektórzy kupują dolary. No tak, właśnie, dolary to, to straszna rzecz, ale, ale kupują złoto, więc to jest okej. Okay. Ale są tacy, którzy trzyma, trzymają te swoje pieniądze, i jest tak, że te pieniądze są coraz mniej warte. A, a te nieruchomości okazyjne, na które czekają, są coraz więcej. Nie warte, tylko kosztują coraz więcej, bo ich cena będzie rosła ze względu na inflację, bo inflacja powoduje wzrost cen. To jest rozcieńczanie, to jest tak jak z tym winem, prawda? Że jak się chcemy, załóżmy, że żeby się poczuć dobrze po winku, to trzeba wypić pół litra wina. No więc jak wypijecie pół litra wina, to, to się dobrze czujecie, ale jak wam wlali do, do wina. Połowę wody, to musicie wypić lil wina teraz z wodą. I tak jest właśnie, na tym polega wzrost cen. Jeżeli, jeżeli będzie, będą ceny wzrastały, a Wam ta kubka dalej będzie te 500 tysięcy, ile macie w tej chwili, to, 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 to się Wam będzie rozjeżdżała okazja z, z możliwościami. Ja miałem jakiegoś takiego kolega, który zbierał pieniądze na małego afiata w prl -u. Miał tak, brakowało mu coś 5 czy 6 tysięcy. Ja mu mówię, to pożydź i kup. Nie, on nie chce być długi, tak. Ja, co już uzbierał, to cena szła w górę. Także chyba nie, chyba nie, nie kupił za tego. Za, może już za wolnej Polski e, kupił. Oczywiście zaraz tu się krytycy odezwą, że nie, nie ma wolnej Polski. No, teraz nie ma, ale kiedyś była. W 1989 roku była. Jeszcze tam w 1990 parę, parę lat było naprawdę wolno, a teraz potem jeszcze tak e, rozwolniło. Proszę Państwa, więc tak bym zrobił. Starałbym się więcej zarabiać. Róbcie wszystko, żeby więcej zarabiać, a mniej oszczędzać. Bo teraz oszczędzanie jest przeciwko nam. Albo może, może zrezygnować z nieruchomości, a może zrobić remont. Wielu osobom, niewielu, ale kilku osobom poradziłem, że zamiast kupować, to budować na przykład, albo kupować nowe, to żeby tam, gdzie mieszkają, i tak się złożyło, że akurat. To były osoby, które miały jakiś tam domek po dziadku czy po kimś, i zaczęli, zaczęli remont, przeprowadzają remont, i to może być roztropniejsze, roztropniejsze działanie. Dlaczego mówię o tym, o tym lepszym zarabianiu? Dlatego, że jak się lepiej zarabia, człowiek zarabia lepiej wtedy, kiedy jest bardziej konkurencyjny, a wtedy jest bardziej konkurencyjny, kiedy umie coś, czego mało ludzi u innych, u innych potrafi. Dlatego dzięki temu, że umiemy coś, czego mało kto potrafi, to, to nam płacą za to. Sprzątać ulicę każdy głupi potrafi, prawda? Dlatego sprzątanie ulicy jest tanie. Mało się zarabia. No, Zajmie się, że zrezygnują z płacy minimalnej, tak mi się zdaje, bo to w ogóle nie ma sensu. Ale już na przykład zapobiegać, zorganizować sprzątanie, to już mniej osób i tak dalej, i tak dalej. By budować ulicę, to już jest trudniej, jeszcze trudniej, prawda? No a zróbmy na przykład, najtrudniej chyba jest sfinansować budowę ulicy. No to zostańmy, zostańmy nauczmy się finansować budowę ulic. Wtedy będziemy mieli może dwóch, trzech konkurentów w województwie i będziemy dużo zarabiać. Więc chodzi o to, żebyśmy się stawali coraz bardziej, coraz bardziej konkurencyjni, coraz bardziej unikalni, coraz cenniejsi. No bo to, to jest, proszę Państwa, recepta na sukces. Chciałbym tutaj przypomnieć, że biznes jest coraz trudniejszy, coraz mniej rentowny i to nie z powodu konkurencji, lecz spadku popytu i utrudnień narzucanych w związku z pandemią. I tutaj jest właśnie nasza, nasza akcja e, korzystania z portalu śpij tanio, ale się nie pisze polskich czcionek w tym, czyli jest właściwie spij tanio. No spij, czyli spi to, co e, ci los e, pod... Pod, pod, podkłada, i będziemy spijać. spitanio.eu. To jest portal, na którym, na którym można zarabiać, wynajmując mieszkania. Jeżeli ktoś z Państwa ma mieszkanie, kwaterę prywatną, jakieś inne obiekty noclegowe, agroturystykę, hostele, pensjonaty, może bezpłatnie korzystać z tego, z tego portalu i zarabiać pieniądze na wynajmowaniu ludziom. Może też się licytować za opłatą 20 zł lub więcej, ale minimum 20 zł. Może być, może mieć prawo pozycjonowania swojej oferty, także, że jego, że jego mieszkania będą, że jego pokoje czy jego łóżka nawet będą wyżej wcześniej się pokazywały na, na Google niż, niż inne. Dlatego polecam Państwu tę te, te formę. Spróbujcie się. Spróbujcie się skontaktować z portalem, panem Norbertem Piarskim, który jest autorem tego portalu i właścicielem spitaniu.eu. Norbert wspiera nasz kanał, nasz kanał wspiera Was, czyli klientów Norberta, i w ten sposób więcej osób może spać wygodnie i taniej. Proszę Państwa, tutaj mam takie dwie, dwa, dwa jeszcze liściki, które chciałbym, które są jakby odpowiedzią na tą na no to, co żeśmy już do tej pory mówili, i o tym, jak kształtować swoją przyszłość, jak zmieniać nasze życie teraz, żeby mimo napaści ze strony LGBT i KGHM i tych wszystkich IBM, żeby, żeby również tych skarbów, skarbowych, pandemii, epidemii i, i tych wszystkich różnych rabunkowych instytucji, mimo żeby sobie jakoś radzić. Dostałem list w odpowiedzi na mój apel, że apel to właśnie nie mój, ale może apel, który powtórzyłem za mądrymi ludźmi, że rolnictwo i produkcja rolna, agro jest w tej chwili jednym z najbardziej obiecujących działów gospodarki. Żeby wchodzić w to, no nam parę, os, parę większość głosów była: pan, jakie głupoty pan wygaduje. Przecież wiadomo, że rolnictwo to jest, to jest nędza i tak dalej. Oczywiście to nie jest prawda. Powiedział mi, Napisał słuchacz i napisał tak. Zajmuję się uczeniem gospodarzy produkujących bydło, posiadających bydło mleczne, jak robić pieniądze. Zapraszam do mojej strony, zapraszam ich do mojej strony, prowadzę seminaria, żeby nauczyć ich, jak, jak lepiej sobie radzić w tym, w tym dziale rolnictwa. Patrząc po wynikach finansowych gospodarstw, które utrzymują się na rynku i mają się nie tak źle, ja potrafię, czy ten, ten wykładowca, prawda, ten, ten, ten instruktor, ja potrafię jeszcze z nich wycisnąć 100% lub więcej zysku. I to nie przychodu, tylko zysku, tu podkreślam. Chodzi o to, że ci, którzy się skarżą w tej chwili, że na, na wsi jest źle, to popełniają takie błędy. Tak marnotrawią swoją, swoje zasoby, czy marnują okazję, że mogliby dwa razy tyle zarobić. No, on wie, jak to zrobić. Jak będzie ktoś zainteresowany, to ja was skontaktuję. Zastanawiam się, czy mając taką konkurencję na rynku, czyli właśnie ironicznie, nie mając konkurencji na rynku, zamiast szkolenia rolników, ten, ten pan jest autor listu, jest weterynarzem. Zamiast szkolenia rolników, bardziej opłacałoby mi się taką konkurencję stworzyć. Zamiast szkolenia, prowadzić gospodarstwo. No, też się dziwię, że tego nie robi. No, na razie pisze, że nie mam w tej chwili kapitału, e, musiałbym brać kredyty na zakup, a sytuacja jest e, do tego nie jest sprzyjająca. W związku z tym, to jest jakby list do kogoś, kto ma gospodarstwo, ma te maszyny, może tam spłaca albo już ma spłacone, ale właściwie ma za mało wiedzy na to, i to jest niestety, proszę Państwa, nagminne, że e, nasi chłopi podpalają i baby, podpalają e, rolnikom holenderskim, które są w sąsiedztwie, podpalają im stodoły, dlatego, że tamci mają dwa albo trzy razy większą wydajność czy rentowność gospodarstwa od nich. No, a, ale wystarczyłoby się pogadać sobie, z, spotkać się z nimi, przyglądać się, jak, jak to zrobić i mieliby, i mieliby lepszą e, e, wydajność. Okazuje się i tu potwierdza kolejny, to jest kolejny głos tego pana weterynarza, że w Pomimo subsydiów, pomimo pomocy państwa, która oczywiście szkodzi rolnictwu, można poprawić, można poprawić każde, wydajność każdego gospodarstwa, i to jak ktoś ma taką, tak, taką myśl, niech się tym zajmie. I tutaj, i tutaj też bardzo ciekawa, ciekawy list. Od, hmm, zajmowałem się do tej pory hydrauliką miałem, hmm, miałem biznes hydrauliczny osobowo, jednego pracownika miałem nie było źle, ale nie było też cudownie zapewne z braku mojej wiedzy o prowadzeniu biznesu postanowiłem po dwóch latach wstrzymać tę działalność i wyjechałem to, bo był w Polsce, wyjechał z Polski w tym momencie jestem za granicą wyjechałem w celu szybkiego zarobienia pieniędzy na kolejny biznes lub rozwinięcia istniejącego w najbliższym czasie zamierzam wrócić do kraju i myślę o otwarciu sklepu lub sklepu muzycznego, lub wypożyczalni instrumentów gitarowych, wzmacniaczy, strun itp. W mojej miejscowości około 25 tysięcy mieszkańców. Tam chcę otworzyć ten, ten sklep. Od 15 lat gram na gitarach każdego typu. Mam dosyć dużą wiedzę na ten temat. Zawsze traktowałem to jako hobby, ale pomyślałem, że może dałoby się wykorzystać to w biznesie. Proszę Państwa, jak nie wiecie, jaki biznes chcecie otworzyć, a macie hobby, to otwórzcie związany z Waszym hobby. Hobby to jest coś, to jest tak, jak, 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 jak można powiedzieć, idealny biznes, dlatego że, że człowiek Robi to, co lubi, i w związku z tym jest takie powiedzenie, że jak ktoś kocha to, co lubi, to, to, to nie, nie będzie musiał do końca życia pracować. Tak właśnie to jest, to jest najlepszy pomysł na, na, na biznes. Sprawdzić, co nam, jaki mamy talent, jaki mamy, co nam przynosi łatwość, co nam przynosi przyjemność, i, i mamy jeszcze hobby, mamy jakąś pasję, to wykorzystajcie jak. Jako, jako zaczyn waszego biznesu. Zawsze traktowałem to jako hobby, ale pomyślałem, że może dałoby się wykorzystać w tej sztucznej pandemii. Myśli pan, że sklep czy wypożyczalnia ma sens? Czy raczej ludzie wolą za, zaufać dużej sieci? Ja uważam, że jak ludzie widzą kogoś, kto ma pasję, tak jak, o, tak jak autor listu Damian, to, to pójdą za nim, nawet chociażby przeciwko nim był Pawarotti i, Pawarotti nie żyje, przepraszam, ale Carreras na przykład i jeszcze pięciu IBM-ów. Nie, proszę Państwa, to znaczy, tak jest. Ludzie kochają tych, którzy mają pasję. Pasja, uczciwość, rzetelność, energia, motywacja, to są te cechy, które trzeba mieć w biznesie. Jak się takim jest biznesmenem, jak się tak sprzedaje. Kartofle, czy, czy, czy bułki piecze, czy sprzedaje czy, czy, czy gitary, to się, to się ma sukces. To jest podstawowa, podstawowa rzecz, podstawowa cecha osoby, która ma od niej sukces w biznesie. Proszę Państwa, te, te, Ted Witkowicz mówi, mówi zawsze tak, że lepiej mieć dziadowski pomysł albo beznadziejny pomysł nawet i dobrego człowieka, niż. Fantastyczny pomysł i dziadowskiego człowieka. I dlatego jak się jest, jak się jest, albo jak się potrafi, albo w wdrzemie w nas ten generał, czy jakiś, prawda, gitarzysta, to, to proszę bardzo. Już mam pomysł, Damianie, nagraj parę, parę ćwiczeń, na, zrób kanał, pokaż jak, jak się buduje sklep, zrób kanał o tym jak zacząłeś, zaczynasz ten swój sklep, czy wypożyczalnie i, i to będzie równocześnie reklama. A gdyby ktoś chciał wypożyczyć, przecież jest często tak, że, że rodzice może nie mają tej wrażliwości albo, albo brakuje im wyobraźni i jakby mieli wydać 3000 zł na gitarę dla, dla syna, którego akurat do tego ciągnie, to pewnie by tego nie zrobili. Albo może i nie stać nawet. Ale jak będzie to kosztowało 100 zł miesięcznie czy 50 zł miesięcznie w takiej wypożyczalni, to, to wiele dzieci może rzeczywiście się zacząć uczyć muzyki. Proszę Państwa, ja tak obserwuję po świecie, prawie nie ma kraju, w którym, w którym ludzie w masie byliby mniej muzykalni niż Polacy. Naprawdę. Gdzie nie pojadę, czy to Chiny, czy, czy, czy Wietnam, czy Malawi, czy jakieś tam Ekwador, czy, czy Panama, wszędzie ludzie, jak się zbiorą w grupę, to śpiewają. Ja, my, ja kiedyś w Singapurze z kolegą byliśmy Polakiem. Jak Boga kocham, nie wiedzieliśmy, co śpiewać, zaczęliśmy śpiewać. Zresztą teraz to samo było w Arabii Saudyjskiej, jak byliśmy w grudniu. Nie wiedzieliśmy, co zaczęliśmy śpiewać, zaczęliśmy śpiewać kolendy. Jeden z tych Arabów się zorientował, że to są pieśni religijne i zaczął protestować, żeby tam jakąś ewangelizację prowadzimy. No może nie tak bardzo protestować, ale go troszkę to oburzyło. Więc my nie potrafimy śpiewać. Bardzo mało u, u nas ludzi gra. Może właśnie dlatego że mamy za mało wyobraźni, za mało pieniędzy mieliśmy kiedyś, nie można było tych dzieci uczyć języka, nie języka, tylko języka też, ale uczyć gry na instrumentach, bo, 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 na, bo nie było nas na to stać. No i teraz może właśnie Damian otworzy taką, taką wypożyczalnię, może, może otworzy sieć sklepów. Nie ma, był, Hołdys miał na, na Warszawie, przy, przy Marszałkowskiej miał taki sklep gitarowy, nie wiem czy Guitar Store chyba to się nazywało. Czy dalej to istnieje? Ale Holdysen co założył. Perfekt. Ale dzisiaj, ale chyba nie ma tego już. Więc może, może to jest właśnie dobry pomysł. Jak macie, jak was to do tego ciągnie, to się zbierzcie. Ja was będę kojarzył. Ja wam będę pomagał. Żebyście jeden drugiego wspierał. Jeden drugiego inspirował. I wtedy naprawdę się fajnie wszystko rozwinie. Pani Moriolu, szukamy, szukamy tego mieszkania. Nie denerwujemy się. Spokojnie jak się nie chcą targować, to się nie, to się nie targujemy albo targujemy się i dalej przy, swoich, przy swoim stoimy. Proszę Państwa, idziemy w zapaść. Nie ma, nie, ma na to, nie, nie ma na to sposobu w tej chwili. Poza tym, że jakby rząd nie pogłębiał tej zapaści i pozwolił nam pokonywać ten kryzys, to byśmy go lepiej pokonali niż reszta świata. Przed wczoraj rozmawiałem z bardzo mądrym człowiekiem, który, zagranicznym, który powiedział mi tak że w tej chwili centrum, centrum gospodarcze w Europie przenosi się na wschód. Hiszpania, Francja, tamte Włochy, to wszystko to już umiera, obumiera. Niemcy też zaczynają, może jeszcze Niemcy się jakoś zbiorą, bo oni są ambitni, tak jak w piłce nożnej widzicie jak Niemcy grają, prawda? Przegrywają, przegrywają, ale w ostateczności potem zostałem mistrzami świata. To oczywiście przesada, ale, ale mają charakter. No ale, ale tam też Holandia, Belgia, to wszystko to zaczyna siadać. Proszę Państwa, i tu zaczyna się, tu się zaczyna, tu zaczyna wrzeć. Polska, Czechy, Węgry może, nie wiem, nie znam akurat jakoś tak, taki język mają, trudny. Austria budzi się, my, Polska myślę Białoruś też, może wyrzucą, nie wiem czy wyrzucą, dobrze byłoby, żeby wyrzucili, bo on podobno je, jednak jest satrapa, nie, nie, nieprzyjemny człowiek ten, Łukaszenka, ale nie wiem, czy oni sobie sami poradzą bez takiego wodza, myślę, że poradzą sobie, Ukraina, to jest, to może być tutaj centrum świata, albo może Europy, Na, przynajmniej Europy, ale Europa to jest, to jest pół świata, także... Nie, załamujmy się, nie, nie martwimy się tym, tym e, kryzysem. Ja się już coraz mniej martwię. Już po tym, jak prezydent Trump oświadczył, że wyrzuca tego fałciego, kretyna, bo to kretyn, ten co, te dawał, kazał e, tampony do uszu wpadać i w goglach chodzić i, i prowadza, sprowadza na, na stanowisko cara do sprawy epidemiologii czy pandemii e, pa, profesora Scotta Atlasa. I Scott Atlas jest facetem, który mówi: A czy my musimy zamykać ludzi, żeby przeżyć pandemię? A czy przeżycie pandemii to jest akurat najważniejszy cel? I takie, I takie zadaje pytania, które do tej pory jeszcze były cenzurowane na Google czy na Facebooku. Nie można było takich pytań zadawać. A on już zadaje, i już teraz można przynajmniej cytować jego pytania. Myślę, że to tutaj to są jakieś oznaki, że, że, że się. Od tej strony opresyjnie trochę poprawia. Głupota, głupota dalej jest głupotą. Dalej akcje, ceny akcji idą w górę, amerykańskiej zwłaszcza, bez powodu. Firmy mają coraz gorsze wyniki, akcje coraz droższe. No niech se będą. To, co, one są nie tyle coraz droższe, nie tyle coraz bardziej wartościowe, tylko coraz więcej tych dolarów trzeba za nie zapłacić, bo, do, bo tam powlewali wina do tych, do tych dolarów albo poprzecinali tam w poprzek i już jest tylko z dolara, pół dolara. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego, pamiętajcie, że mamy się kochać, mamy się szanować i mamy pomagać tym, którzy są w potrzebie. Bardzo Was proszę, myślcie o wspieraniu innych ludzi, takich, którzy sobie nie radzą, albo tacy, którzy sobie może radzą, ale jeszcze nie na tyle, żeby cały swój potencjał wyeksponować. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następną razą. Cześć.